Waldi Classic w Zabrzu to miejsce, w którym czujemy się jak w domu i to właśnie tutaj śląską karuzelę zawsze ugoszczą po królewsku. Cześć, to Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, witamy Was na śląskiej karuzeli. Dzisiaj wpadły tutaj przed chwilą przez okno promienie słoneczne, a słoneczko jest z nami. Paweł Gołęcki. Witamy Cię, Pawełku. Cześć. Bardzo się cieszymy, że przyjechałeś do nas. Powiedz, czy u Ciebie na Koninie czuć już wiosnę? No pewnie. A to jest w ogóle moja ulubiona pora roku, wiosna, w słoneczko, jak świeci. Super. Za co lubisz wiosnę? No za tą zieleń, za ten długi dzień, za to słońce. A takie pierwsze oznaki, że wiosna jest już z nami? Moja żona się zaczyna uśmiechać wtedy. Właśnie, też o tym myślałem. Patrz, jak poważnie siedzi. To jeszcze u mnie wiosny nie będzie, u mnie to takie przedwiośnie dopiero. Aha. Albo jeszcze głęboka zima. Ale się doczekamy. No dobrze, Pawełku, słuchaj, wiosna, nowa energia, nowe marzenia i co przede wszystkim, no święta, które się zbliżają. Ja się chciałem zapytać, gdzie będziesz w tym roku spędzał święta? Jak zwykle u teściowej. Ale to jest fajne, ja uwielbiam w ogóle te święta. Co, chcesz zapunktować u teściowej? No jak zwykle, no to proszę punkcik bardzo. Po punkciku. Dedykacja, jak ma teściowa na imię? Barbara. Dla pani Basi z najlepszymi życzeniami tutaj od Zięciunia utwór muzyczny. No to chłopie, teraz to święta to masz tak. Także myślę, że nikt, nawet jak wychylisz co nieco, nie zwróci uwagi. Miejmy taką nadzieję. Ja mam nadzieję, że dedykacja dla żony. Okej, no to Sylwuniu, specjalnie dla Ciebie odpowiedni utwór przygotowujący Cię do świąt. Dobrze, Pawełku, no to mamy w takim razie nasze kobiety obłaskawione, no ale czy mimo to musisz brać udział w przygotowaniach świątecznych, pomagasz jakby w tych pracach domowych? Ja lubię nawet, wiesz? Tak? Tak, ja uwielbiam przygotować coś do jedzenia, że tam jakąś wędzarękę mam, wiesz? O! Lubię, na pewno. Tak? Mhm. Ale że takie surowe, czy takie takie długowędzone, że tak wcześniej dużo przygotowujesz? No nie, tak tradycyjnie, że jak to na wsi się dawno robi, kiełbacha z Polska, taka już idealna. Na stół Wielkanoc. Jakieś drzewo musi być olchowe czy owocowe? Bukowe albo jabłoń. Hmm. No. I to już wszędzie tak pięknie pachnie, nie tym dymem, no, nie tą wędzonką. Wtedy się trzeba powstrzymać. No tak. Ale jesteś z tych, co podżerał tam wcześniej, że przed, czy się nie, trzymasz? Nie, trzymam się. Naprawdę? Naprawdę. Jak jest post, to... Tak, no, to pilnuję tutaj, się bardzo. Tu pochwalę górali, bo faktycznie jak sobie coś postanowią w Wielkim Poście, to dotrzymują tej obietnicy. A no, powiedz mi... Ale jaka potem radość w święta, kurczę. Jak się ucieszycie, to panie ludzie, to już do końca roku. Tak. Świętowanie potem pół roku temu. Powiedz, Paweł, jakie postanowienia wielkopostne? Ja mam jak zwykle jedno i to samo, czyli nie przeklinam wtedy. Naprawdę? Nie, żartuję, nie. Się przestraszyłam. Nie dam rady. Się przestraszyłam, no ja też mam ten kłopot, prawda, no ale może w tym roku... Może dołóżmy do tego, żeby nie przeklinać i nie oceniać. O. Nie? To jest trudne wyzwanie. Ja próbowałem jeden dzień bez oceniania, bardzo ciężko. Kogo ty oceniasz? Wszystkich. Kogo? Wszystkich, żono. Wszystkich. To jest wiesz, że człowiek nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że ocenia drugiego człowieka. A powiedz... Czy są jakieś takie tradycje w Twoim domu, które pielęgnujesz i które muszą się pojawić na święta, żebyś wiedział, że to są właśnie święta Wielkiej Nocy? No to wiadomo, wiesz, Wielki Piątek, czyli ten post, Wielka Sobota, takie wyciszenie, no i przede wszystkim to święcenie pokarmu, oczywiście jest obowiązek, wszyscy całą rodziną z koszykami, wiesz, do kościoła, no i poniedziałek wielkanocny. Nienawidzę tej tradycji. Zawsze dostaję po prostu już rano w łóżku jakimś wiaderkiem wody. Zawsze? Zawsze, co roku. Ale oddajesz? No jasne, nie? No to, ja myślę, że tajemnica polega na tym, żeby wcześniej wstać po prostu. Tylko komu się chce. No. Ale ja mam, że to święta spędzamy zawsze u teściów, a tam mieszka jeszcze szwagierka, szwagier, właśnie teściowa. No to jest istna wojna po prostu na kto pierwszy oblewanie się. Tak.
A zdarzyło ci się wylądować w rzece albo wrzucić jakąś piękną damę do rzeki? Dawniej tak, pamiętam, że był taki czas faktycznie, ale to się wtedy lali po prostu na całej wsi, nie? To wszyscy z wiadrami chodzili i wtedy faktycznie tam kopaliśmy jakieś te dziewczyny. Może. Ale czyhali pod kościołem też, czy nie? No, niestety tak. Ale to fajne jest. Ale, co, ale i dziadki, co było w tych kościołach, to nie... Nie, dziadków się nie polewało, to chyba najbardziej, wiesz, czekały te dziewczyny, bo jak któraś nie została polana, to widocznie nie cieszyła się powodzeniem. Tak. No tak, tak, to chyba na tym polega ta tradycja, nie? Tak. Którą dolejesz. Dobra. A powiedz, dbasz też w rodzinie o to, żeby dzieci dochowywały postu? Tak, tak. Tak? Mhm. I słuchają się? Tak. Czy gdzieś tak. Podżerają tam gdzieś cukierki? Właśnie gdzieś bardzo chętnie, powiem ci, że ja jestem czasem zaskoczony, bo tak z czasem sam zapominam, gdzieś tam i dzieci mi przypominają, że to piątek, że to... No to super, no. Że dobrze wychowany. To się okaże za jakiś czas. Skromny, ale jedno co ci powiem, że jesteś naprawdę takim sympatycznym, skromnym człowiekiem i pomimo tego, że twoja kariera się szalenie rozwija, bo coraz więcej przebojów, coraz większa rozpoznawalność, to ty przychodzisz, zawsze jesteś naszym Pawłem Gołeckim. Cieszę się z tego bardzo. Dzięki. Tego ci gratuluję. Dzięki. Chociaż widzę faktycznie, że tam coś się dzieje, jeśli chodzi o stronę muzycznej u nas. Faktycznie się to rozpędza. No, cieszę się tym, ale... No już tego nie zatrzymasz, wiesz, że to jest w jedną stronę, nie? Tak? Pociąg. Ale masz już takie dowody sympatii w życiu codziennym? Gdzieś na zakupach, czy na spacerze? O właśnie, a jak w ogóle jest, i na koninie, i tam gdzieś, jak w Mszanie jesteś, w Niedźwiedziu, tak jak tam w sklepach, tam... Kurczę, to jest fajne takie, wiecie, widzieć kątem oka, że ktoś tam przechodzi jakby nigdy nic i za chwilę staje i ci gdzieś tam zdjęcie robi albo cię nagrywa. Mhm. To jest takie śmieszne trochę, ale... U nas tak zauważyłem, że znaczy niektórzy oficjalnie oczywiście podchodzą, czy mogą sobie tam jakieś zdjęcie zrobić, czy coś tam przypogadać, ale właśnie często widzę, że już tak jakoś tak zerkają gdzieś za winkla i robią ci film albo coś tam. Pani tam lepszy kawałek mięska zostawi dla Pawełka? Zdarza się. Ale na przykład bardzo lubię, jak jesteśmy w górach, no bo ten dom już tam mamy już od dłuższego czasu i tam dużo wcześniej, zanim Sławomir sobie pobiegł w świat, to ja na przykład lubię to, że tam jest tak swojsko, tak normalnie i że oprócz tych najazdów, które się pojawiły potem, ale to przyjeżdżali w nie tamtejsi, bo właśnie jakby osoby mieszkające jakby to szanują, rozumieją i są tacy w tym fajni, ciepli, normalni. Że my się też czujemy jak normalni ludzie, tak, wie, że przyjeżdżamy. Że nas bronią i właśnie, że jak gdzieś ktoś przyjeżdża, no to też pilnują, żeby tego nie robić. To jest naprawdę także bardzo, pozdrawiamy bardzo tych przyjemne. Naszych kochanych sąsiadów wszystkich bardzo, i rodzinę bardzo. Też serdecznie pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że w te święta będziemy razem. Może nawet odwiedzimy teściową Pawła. Ale w poniedziałek. A płytą dzisiejszego odcinka jest Paweł Gołecki, Od pragnienia do miłości. Waldi Classic w Zabrzu to miejsce, w którym czujemy się jak w domu i to właśnie tutaj śląską karuzelę zawsze ugoszczą po królewsku. No i tak, no skończy się wódka, kończą się tematy. Pawełku, dużo by można było rozmawiać. Ja jestem ciekawy. Jak sobie z następnym pytaniem poradzi moja żona? Ona na pewno sobie poradzi. Ja sobie zawsze radzę doskonale. Tak. Powiedz, po świętach potrzebujecie dużo czasu, żeby odpocząć? Tak świętujecie, że potem na przykład tydzień jest taki na regenerację, jednak powrót od teściowej, żeby odetchnąć? No kwaśnica chyba. No tak. Najlepiej właśnie jakaś taka kwaśna. Albo ta woda po ogórkach, czy coś takiego. Czyli od wtorku już normalnie chodzi? Tak. A w tym roku w ogóle mi się nie uda odpoczywać, bo ja w poniedziałek już wyjeżdżam na... Na trasę koncertową z nagraniem. No to jest akurat wspaniała wiadomość. Tak. No dobra, Paweł, a czy są jakieś takie roboty przydomowe, które trzeba na wiosnę zrobić? No to wiadomo, w ogródku ja uwielbiam w ogóle pracę, bo tak, no trzeba wszystkie drzewka poobcinać i tam ponawozić i tak a dalej. A przecież w rdzawce już psikałeś, czy jeszcze nie? Bo mi już kazali, żeby... Tak? Tak, żeby już psikać, że to już trzeba.
Powinnam, no. To chyba muszę biec do domu. ja lubię, uwielbiam. Poza tym mamy jeszcze taką małą plantacyjkę borówek amerykańskich, w których uwielbiam po prostu tam siedzieć. Mm. Ale roboty tam jest bardzo dużo też, no bo obkaszanie i tak dalej, i nawożenie. Ja jak w zeszłym roku tak, bo przy okazji pandemii mieliśmy trochę czasu, żeby pomieszkać w domu, to jak tak ten nasz ogród się trochę rozwinął, to ile się dowiedziałam, ile chorób jest po prostu, i drzewek, roślin, ile wszystkich różnych... A to się zaczęło od tego, jak Kajra zaczęła sadzić rośliny i drzewka. Ja powiedziałem, że chcę mieć tylko trawę i był spokój. No i słuchaj, i Sławomir zasadził trawę. I się okazało, że powrastały same chwasty. I Sławomir przez kolejne pół roku po prostu spędzał czas w ogrodzie i co robił? I wyrywał chwasty. I mówił, że po metrze dziennie i jakoś da radę, nie? A tam trochę tego było. No liczyłem to na wiatra bardziej, ale... No i co, dokończył czy nie? Dokończył. Faktycznie dokończył, ale trzeba było i dospywać ziemię i nowej trawki sadzić i w tym roku będzie chyba ciąg dalszy jednak. Ale żadnej chemii nie... Tak, palcami, jest, słuchaj, przyjeżdżał po koncertach i... To jest. A jaki ty masz? Takie wyciszające, nie? Tak, wiesz, czasami właśnie taka rzecz, która by się wydawała trochę bezsensowna, ale w kontakcie z przyrodą daje takie ukojenie. Ty masz jakieś sposoby po koncercie właśnie, żeby się wyciszyć, odpocząć? No właśnie ja mam też coś takiego, ja przy tych borówkach uwielbiam. Mam tam ciszę, spokój, nie ma żadnych zabudowań, bo ta działeczka jest tam po prostu w prawym środku lasu. Wyjeżdżam sobie tam, gaszę samochód, wychodzę na pół dnia, jest rewelacja. Sławomir, chwasty, ten borówki się chyba po prostu starzeją tak naprawdę. Bo wiem, że alkohol, imprezy, wiesz, wyciszyć się. Ale tu po prostu chwaściki, boróweczka. Alkohol, imprezy to mamy na koncertach. Pawełku, gdzie w najbliższym czasie zobaczą Cię Twoi fani? Ruszamy na wiosnę, więc tak, widzimy się w Kościerzynie, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim, a te koncerty będą 13, 14, 15 maja. A 27, 28 i 29 maja widzimy się w Nowym Tomyślu, w Bydgoszczy i w Tczewie. Pawełku, wiosna. Czy Ty wiosną na przykład też masz takie pomysły, że w tym sezonie robię klatę, biorę się za ćwiczenia, zasuwam, biegam po górach, będę ćwiczyć? Nie. Widzisz, to ja w tym sezonie muszę wyćwiczyć na przykład taką albo taką salówkę. Okay. Ja w tym kierunku. Ale na świeżym powietrzu, czy raczej zamknięty? Lubię na świeżym powietrzu też pewnie, bo inaczej fajnie jest, że taki wiosenny powiew wiatru, to fajnie ćwiczy. Ale jesteś w ogóle generalnie takim fanem sportów, na przykład, że oglądasz MMA, albo nie wiem, formułę, albo śledzisz jakieś zawody sportowe, masz na to czas? Piłkę, nie? Piłkę? No, Ligę Mistrzów to jak najbardziej. Okej, okay. O co chodzi w piłce nożnej? To jak to, wiesz, słynne powiedzenie, bramki są, piłka jest jedna, bramki są dwie. Trzeba tą piłkę po prostu w którą bramkę strzelić. Okej, okay. I lubisz na to patrzeć. No tak, tak lubię. Okej, okay, bo ja tego zupełnie nie rozumiem. Zawsze nam tutaj, Paweł. Ja tego nie rozumiem. Myślę, że nigdy tego nie zrozumiem, ale może Państwo mi wyjaśnicie. To trzeba poczuć, Kajra. Jestem bez tego serca, się nie rozumie, może to dlatego. Trzeba poczuć. Powiedz, kiedy jest dobry moment na to, żeby rozpocząć sezon grillowy? O, każdy czas jest dobry. Myśmy ze szwagrem nawet kiedyś w środku zimy, w grudniu żeśmy palili. Da się? Naprawdę. Da się. To jest kwestia fantazji tak naprawdę, a nie tego, co za oknem. No, dokładnie tak, ale fajnie jest jakieś parasolki, bo pamiętam, że dosyć sypało śniegiem, ale tutaj się ładnie palimy z parasolkami. Rodzinnie i pięknie. Tak, jest radość i to jest najważniejsze. I energia w oczach Pawła mówi sama za siebie. Słuchajcie, nasz węgielek, nasza radość, nasze słoneczko, Paweł Gołecki. Pięknie dziękujemy za wizytę. Również trzymamy kciuki za rozpędzoną karierę, za nową płytę, za nowe piosenki. Mamy nadzieję, że się spotkamy na koncertach. Oby. A Państwa serdecznie pozdrawiamy i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.